Witam w kolejnym filmiku, również perfumowym. To jest obiecywany filmik a propos jeszcze takiego nurtu świątecznego, cyklu świątecznego. Nagrałam filmik odnośnie zakupu prezentów. Co ja o tym sądzę? No ogólnie raczej jestem sceptycznie nastawiona, chyba że. Ale to już podlinkuję w tamten filmik. Natomiast jeżeli ktoś już chce się zdecydować na jakiś prezent perfumowy, to myślę, że tutaj no, raczej konieczność chociaż znania jakiejś grupy zapachowej, którą dana osoba lubi, jest raczej konieczne. I właśnie chciałam pokazać kilka takich propozycji, które według mnie mogą być fajne, bo tak naprawdę to nie są aż takie bardzo duże kwoty. I myślę tutaj tak, zacznę od kobiet. Jeżeli mamy świadomość, że dana kobieta lubi zapachy słodkie, to naprawdę można kupić wysokopółkowy produkt, bo zapach marki Fendi w naprawdę śmiesznej cenie, bo w Perfumerie 24H zapachy Fendi, ten czy inne, ten L'Aquarossa, są naprawdę w świetnych cenach. Woda toaletowa 30 ml, to są normalne flakony, normalne w kartonikach, wszystko, więc idealnie nadający się na prezent. To właśnie ta wersja intensywna, chyba około 60 lekko ponad 60 zł. Natomiast woda toaletowa, ona jest taka w czerwonej wersji, takiej intensywnie jaskrawo-czerwonej, w granicach chyba 50 paru. Ładnie wyglądające flakony, no po prostu no to jest świetny zakup, tak naprawdę nawet mało kto ma świadomość, jak można utrafić teraz niektóre zapachy marki Fendi w zjawiskowo niskich cenach. Ten jest świetnym słodziakiem w takich klimatach słodko-pudrowych, gdzie później ta pudrowość wynika m.in. z połączenia właśnie takich nut pudrowych z tuberozą. Początek jest ciekawie właśnie taki intensywnie wiśniowo-słodki. Jeżeli chodzi o tą wersję woda toaletowa, nie wzięłam jako tyle pokazania, to jest zapach w takich klimatach świeżo, kwiatowych. W pewnym momencie na mnie układa się dosyć podobnie do Sean's Authentic czy Marc Jacobs Daisy. Ale tak jak mówiłam, jeżeli mamy miłośniczkę zapachów słodkich, to myślę, że to może być fajny wybór. Jeżeli mamy miłośniczkę zapachów świeżych, to myślę, że ładnie wyglądający właśnie zapachem fajnie może być prezent, na prezent właśnie ten zapach L'Aquarossa, ale woda toaletowa. Jeżeli mamy miłośniczkę zapachów kwiatowo-pudrowych, myślę, że naprawdę świetną propozycją mogą być zapachy właśnie McQueen. Fajnie też wyglądają. No i myślę, że taka ciekawa, dosyć oryginalna propozycja. Jeżeli mamy miłośniczkę zapachów owocowych, czyli taką bardziej prezent dla jakichś, nie wiem, nastolatki, nie nastolatki, to oczywiście klimat słodziaków czy klimat świeżych właśnie L'Aquarossa toaletowa też może być fajną propozycją, ale tutaj można by było poszukać czegoś owocowego. To też zależy właśnie, w jakiej cenie chcemy zakupić ten prezent. Jeżeli to ma być jakiś dodatek do prezentu albo ogólnie jakiś niedrogi, to myślę, że zwłaszcza dla jakiejś osoby, dziewczynki niepełnoletniej, fajnym zapachem jest właśnie Sarantis BU Rockmantic. To jest taki zapach trochę nina, czerwonej obuszko niny, przełamane eskadą Sherry in the Air. Jeżeli coś droższego, to myślę, że z takich fajnych słodziaków mainstreamowych, bo raczej tu nie będę poszukiwała w niszy, bo to już mogą być wyższe ceny, to właśnie myślę, że eskada Sherry in the Air czy czerwonej obuszko niny to mogą być takie fajne propozycje, bo to są też zapachy, które naprawdę można w fajnych cenach utrafić. Co dalej? Jeżeli chcemy sprawić kobiecie prezent niszowy, to myślę, że tutaj warto zainteresować się markami Penhaligon's, L'Artisan, czyli takimi markami, które aktualnie są w perfumeriach internetowych w bardzo fajnych cenach. Tam mamy dużo klimatów właśnie, czy to kwiatowych, w L'Artisan to już mamy naprawdę przeróżne klimaty. To są testery, ale to są testery z korkiem, więc myślę, że nie wiem, według mnie tester bez korka nie nadaje się na prezent, ale tester z korkiem owszem. I przejdźmy do zapachu prezentowego dla mężczyzn. Myślę, że tutaj warto zainteresować się przede wszystkim tą Vetiveru. Podlinkuję link do właśnie tych filmiku z zapachami męskimi, do tej playlisty z zapachami męskimi oraz podlinkuję filmik do nuty Vetiveru. I tutaj z takich, w takich fajnych cenach i naprawdę dobrych Vetiverowców to na pewno Ferrari, Vetiver Essence oraz Lalique Encre Noir. To tyle, jeżeli chodzi o takie moje propozycje. Jeszcze tak się zastanawiałam, myślę, że to już zależy, ale fajne marki na prezent, czyli takie marki, które są już w sumie wysokopółkowymi,
które już są normalnie w Sephorach czy Douglasach, są takimi markami już z perfumerii. W sensie tu nie są takie marki mniej znane, typu nie wiem, Sarantis, które i tak wiadomo mogą mieć swoje perełki. To z takich marek, które według mnie tak chcą faktycznie na prezent, no nie wiem, też zależy jak chcesz zrobić prezent, ale powiedzmy jest sporo marek w granicach powiedzmy 100 zł za duży flakon, czyli mamy przegląd chociażby zrobić sobie można Burberry, Juicy Couture, też tak naprawdę dużo zapachów, tak w granicach do 200 zł można kupić z Givenchy, Yves Saint Laurent, Guerlain, jest tak naprawdę tutaj tylko właśnie kwestia zainteresowania się perfumami, perfumeriami internetowymi naprawdę można sporo rzeczy utrafić. Tak jak mówię, Juicy Couture dobre, jeżeli ktoś poszukuje jakiegoś słodziaka. Jeżeli chodzi o markę Barber, to mamy przeróżne klimaty. Mamy i słodziaki, mamy i takie bardziej rzeźkie, typu Britshear, takie piwoniowe. No, przeróżne. No i to chyba tyle. To będzie taki drugi, taki uzupełnienie trochę w perfumy, prezenty, bo tak naprawdę mówię, ja jestem sceptycznie nastawiona. Myślę, że to się sprawdzi w określonych sytuacjach, ale w wielu sytuacjach może się nie sprawdzić. Natomiast jeżeli już, to myślę, że warto pokusić się właśnie o takie właśnie zapachy. Tak. No i chyba tyle. No tak naprawdę mówię, a jeszcze może polinkuję perfumerie internetowe, filmik z perfumerią. No ja polecam przede wszystkim Glamour. Tam często są naprawdę świetne ceny i często są akcje wysyłka za złotówkę, więc mi osobiście najczęściej tam kupuję. Dużo też fajnych okazji jest na przykład w prostezakupy.pl, ale tam są bardziej pod kątem niszy, można fajne okazje wyczaić. Co jeszcze? No jeżeli chodzi o takie polecanek i perfumy, no powiem tak. Ja osobiście tam rzadko kupuję, z tego względu, że według mnie jest strasznie zawężony koszt dostawy i mi osobiście to nie odpowiada. No jeżeli ktoś kupuje od wielkiego dzwonu, to może to nie ma znaczenia, ale jeżeli ktoś kupuje tak często jak ja, to koszty wysokie są dla mnie znaczące, bo to nie może być tak, że nie wiem, będę wydawać ogromne kwoty na wysyłki, więc raczej staram się, tylko odpowiada mi opcja właśnie w Glamour i taniej wysyłki do paczkomatu i właśnie tych często akcji za złotówkę. Aha, no tak jak wspomniałam, te zapachy Fendi są naprawdę świetne cena w perfumerii 24H. Rewelacyjnych wręcz. Dlatego się skusiłam ogólnie i powiem szczerze, że z tego bordowego, czyli La Quarosa wersja intensywna, Extreme Intense, nie pamiętam dokładnej nazwy. Z tego jestem naprawdę zadowolona, natomiast jeżeli chodzi o tą jaskrowo-czerwoną wersję, czyli woda toaletowa, on jest taki dosyć zwyczajny, chociaż w pewnym momencie jest ta faza ala Chanson czy ala Daisy, to już jest trochę lepiej, ale mówię, jest trochę lepiej, ale cały czas to nie jest jakiś zapach dla mnie intrygujący. Jeżeli zapach mnie nie intryguje, to jest dla mnie skreślony, od razu po prostu musi lecieć. Ten zapach zostanie, bo ma nutę intrygującą, bo ma nutę nieczęsto spotykaną nutę wiśni, którą ja osobiście bardzo lubię. Nawet może być, że w życiu aż tak bardzo nie lubię wiśni, a nutę w perfumach wiśni uwielbiam po prostu. Co jeszcze? No chyba tyle. Zobaczę jeszcze, może nagram jeszcze jeden filmik. Aha, jeżeli chodzi o cykl świąteczny, bo tutaj też mogę napomknąć, że już robię filmik o prezentach, to postaram się do świąt zrealizować pewne nuty zapachowe, które bardzo chciałam pod kątem cyklu świątecznego, bo one fajnie się wpasowują. Są takie nuty często właśnie gurmandowe. Chciałam zrealizować właśnie między innymi ten migdał, orzech laskowy oraz nutę czekolada. To tak a propos właśnie takich różnych klimatów słodyczy bożonarodzeniowej. Plus jeszcze bardzo chciałam zrealizować i mam nadzieję, że zrealizuję nutę zapachową choinki. Chociaż cały czas poszukuję idealnego zapachu choinki w perfumach, nie odszukałam, ale poszukuję, może coś mnie jeszcze olśni, może się jeszcze do tego czasu poznał, a może wy coś jeszcze znacie. Ostatnio Batka właśnie mi proponowała poznanie właśnie, żebym zapoznała się z Ojedo Diptyka, że tam właśnie jest taka choinka z pomarańczą, więc mam to na uwadze i na pewno będę chciała poznać, bo motyw choinki bardzo mnie intryguje i tak bardzo mi się kojarzy z świętami i szczerze mówiąc, jakbym chciała coś takiego właśnie świątecznego, to nawet bardziej bym chciała właśnie albo choinkę, albo mandarynkę, aniżeli jakieś takie typowe słodziakowe zapachy, ale to też wynika z tego, że ja raczej nie jestem typem gurmandocholika. A tak jeszcze jak ktoś, bo może nie każdy tą nazwę kojarzy, gurman to są po prostu zapachy jadalne, czyli takie właśnie słodziakowe, w sensie takim dosłownym jadalnym, czyli nuty, które tworzą zapach taki no do zjedzenia, czyli nie wiem, karmel, toffee, czekolada, orzechy, migdał, to są wszystko właśnie takie składniki gurmandowe. Dziękuję za uwagę.